Dzień dobry, Joanna Sienkiewicz, witam w kolejnym wydaniu Wiadomości Górowskich. A oto co dla Państwa przygotowaliśmy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowany na pomoc potrzebującym. Ochotnicza Straż Pożarna gotowa do działania w chwili zakażenia. Pracownicy Urzędu Miasta pracują bez zmian. Akcja Widzialna Ręka i szycie maseczek w Centrum Barka. Jak w całym kraju, również w Górowie i Ławeckim musimy zmierzyć się z zagrożeniem epidemii koronawirusa. Jak podają władze miasta, działania związane z dostarczaniem żywności dla osób objętych kwarantanną prowadzą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotnicza Straż Pożarna. To jest pomoc dla osób, które nie mogą sami wykonać zakupów i nie mogą liczyć na pomoc najbliższych. W związku z apelem ministra zdrowia o pozostaniu w domu osób starszych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim zorganizował akcję poszukiwania wolontariuszy, którzy zechcieliby pomóc w organizacji pomocy dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Pomoc polega na zrobieniu zakupów, wyniesieniu śmieci. Do MOPS zgłosiło się bardzo dużo osób, za co serdecznie dziękujemy. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebowałby pomocy, proszę kontaktować się z nami pod numerami telefonów 89 76 11 019 oraz 690 525 467. Miejski Ośrodek pozyskał również 10 ton żywności z Banku Żywności w Olsztynie. Żywność zabezpieczy potrzeby mieszkańców miasta w razie braku jej dostaw w sklepach. Ochotnicza Straż Pożarna w Górowie i Ławeckim zajmuje się również dezynfekcją pomieszczeń. W przypadku, gdy istnieje ryzyko zakażenia, Ochotnicza Straż Pożarna jest w gotowości. Takie zdarzenie miało miejsce w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie osoba z podejrzeniem zakażenia przebywała na ławce przed ośrodkiem. Strażacy podeszli do sytuacji profesjonalnie. Przy okazji przeprowadzono ćwiczenia w odkażaniu budynku Urzędu Miasta. W związku z zwalczaniem epidemii koronawirusa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie Ławeckim bierze czynny udział w tych działaniach. Jako jedna z grup roboczych Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego została przeznaczona do działań w zakresie dezynfekcji pomieszczeń oraz dostarczania żywności i innych artykułów dla osób przebywających na kwarantannie. Telefonem kontaktowym do Straży Pożarnej jest telefon alarmowy 998. Jednocześnie chciałbym poinformować, że do tych działań są zobligowane wszystkie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Instytucje w naszym mieście w miarę możliwości pracują w sposób ciągły. Najważniejsze sprawy mieszkańców załatwiane są na bieżąco. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą zagrożeń związanych z wirusem COVID, Urząd naszego miasta, biorąc odpowiedzialność za zdrowie i życie mieszkańców, a także swoich pracowników, wprowadził pewne ograniczenia dotyczące przyjmowania interesantów. Dlatego jeżeli chcą Państwo załatwić jakąś pilną, podkreślam pilną sprawę, a nie można jej załatwić przez telefon lub inną drogą elektroniczną, możecie Państwo przyjść osobiście. Przy wejściu umieszczone są dwa dzwonki, jeden do Urzędu Stanu Cywilnego, a drugi do sekretariatu. Drzwi zostaną otworzone przez pracownika do tego wyznaczonego, który zapyta, w jakiej sprawie Państwo przyszli i zawoła pracownika merytorycznego. Zachowajmy zasady bezpieczeństwa, tak często przywoływane w różnych mediach. Wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji. Urzędnicy pracują w godzinach od 7 do 15. Są dostępni pod numerami telefonów dostępnymi na stronie BIP. Odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą. Ze względów bezpieczeństwa została zamknięta kasa urzędu na razie do 25 marca. Dlatego jeżeli chcą Państwo uregulować swoje zobowiązania, takie jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata przekształceniowa bądź wieczyste użytkowanie lub nawet opłata skarbowa, należy wpłacić ją na rachunek bankowy podany na stronie internetowej. To jest 96 88 55 0004 2003 00 11 08 15 0002. Jeżeli chcą Państwo wpłacić opłatę za zagospodarowanie odpadami, to również prosimy uiszczać opłaty na wydzielony do tego specjalny rachunek bankowy. To jest 03 88 55 0004 2003 0011 0815 0027. Wszystkie niezbędne numery telefonów znajdą Państwo na planszy na zakończenie tego materiału oraz na naszych stronach internetowych. Szanowni Państwo,
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich działa w dotychczasowych godzinach. Przed załatwieniem spraw w urzędzie bardzo jednak prosimy Państwa o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 89 762 70 32. W przypadku osobistego kontaktu z urzędem prosimy o użycie dzwonka przy drzwiach urzędu z napisem USC. Bez problemów uzyskacie Państwo niezbędne zaświadczenia, dokumenty czy odpisy aktów stanu cywilnego. Pozostajemy jak zwykle do Państwa dyspozycji. Pracownicy Barki również podjęli wyzwanie. Przyłączyli się do akcji szycia maseczek. Barka obecnie pracuje na rzecz mieszkańców miasta i gminy Górowo i Ławeckie, między innymi dla Ośrodka Zdrowia, Ośrodka Pomocy Społecznej, naszej Służby Zdrowia, wolontariuszy, pracowników instytucji, które pomagają naszym mieszkańcom w tych trudnych chwilach walki z koronawirusem. Szczególne podziękowania należą się dla wolontariuszy i darczyńców, którzy nas wspomagają, dla całej kadry Centrum Barka z Małgorzatą Konwicką na czele oraz dla pani Marietty Zakrzewskiej za zorganizowanie zbiórki na niezbędne do szycia maseczek i innych materiałów potrzebnych do walki z wirusem. W związku z wykorzystaniem materiałów potrzebnych do szycia maseczek ochronnych oraz brakiem materiałów w hurtowniach, Barka zakończyła społeczną akcję wytwarzania maseczek. W ciągu kilku dni udało się uszyć kilkaset sztuk, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym instytucjom służby zdrowia czy pomocy społecznej. Dzięki ofiarności darczyńców zakupiono również środki do dezynfekcji, ochrony osobistej i higieny dla wspomnianych wcześniej służb pomocowych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pomoc w walce z niebezpiecznym wirusem. I to już wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na koniec wysłuchajcie Państwo jeszcze wystąpienia naszego burmistrza Jacka Kostki. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, nadchodzące tygodnie będą trudne dla nas wszystkich. Dziś część z nas lekceważy zagrożenie, inni są przerażeni. Prawda jest taka, że z tygodnia na tydzień kryzys dotknie nas wszystkich tak samo. Dzieci i rodzice zamknięci w domach, zamknięte zakłady usługowe i trudności w dostępie do apteki czy lekarza. Dotychczasowe ograniczenia mogą się nasilać. Popatrzcie na Włochy czy Niemcy. Wiem jedno, będzie nam wszystkim bardzo ciężko. Dlatego mam do Państwa trzy prośby. Po pierwsze, bądźmy życzliwi. Żadne przygotowania nie zdadzą się na nic, jeżeli nie ochronimy się nawzajem jako społeczność. Pomagajmy innym. Być może już jutro pomoc będzie potrzebna nam samym. Pamiętajmy o seniorach i osobach słabszych. Zapytajmy sąsiadów, czy czegoś nie potrzebują. Zadzwońmy do starszej koleżanki, ciotki, która została sama w domu. Czasami rozmowa potrafi zdziałać cuda. Te proste gesty świadczą o naszym społeczeństwie. Świadczą o tym, jaką społecznością jesteśmy i budują ją. Po drugie, bądźmy odpowiedzialni. Jeżeli jesteśmy objęci kwarantanną, zostańmy w domu. Jeżeli mieszkamy z osobą objętą kwarantanną, zachowajmy bezpieczny dystans i ograniczmy swoją własną aktywność na zewnątrz. Wszyscy powinniśmy ograniczyć swoje kontakty społeczne. Na wspólne świętowanie, zaległe imieniny przyjdzie czas później. Unikajmy większych zgromadzeń, także tych w kolejce do przychodni, apteki czy sklepu. Zachowajmy bezpieczny dystans. Te 2 metry mogą zdecydować o czyimś życiu. Szanujmy zdrowie tych, dzięki którym funkcjonujemy na co dzień. Lekarze, ratownicy, strażacy i policjanci muszą wiedzieć, że jesteście objęci kwarantanną, że jesteście zakażeni bądź podejrzewacie, że możecie być chorzy. Pamiętajcie, że jedna zakażona osoba bądź podejrzana o to, która odwiedzi naszą przychodnię, wyłączy ten obiekt na długo. Osoby, które podejrzewają u siebie zakażenie i mają objawy takie jak gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, bezwzględnie powinny się kontaktować ze stacją sanepidu w Bartoszycach.
Absolutnie nie wolno im udać się osobiście do lekarza bądź do apteki. Rozsądek to też korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji. Korzystajcie z naszej strony gorowo-ilewecki.pl dla informacji lokalnych i stron ministerstwa i właściwych, wiarygodnych, krajowych mediów, jeśli chodzi o informacje z kraju. Nie wierzcie bzdurom z Facebooka i innych mediów społecznościowych. Nie wierzcie plotkom. Po trzecie, bądźmy dobrej myśli. Na ile to było możliwe, jesteśmy przygotowani. Mamy zapas środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych i sprowadzamy następne. W zeszłym tygodniu przywieźliśmy kolejne 12 ton żywności. Od początku marca funkcjonuje w mieście Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego. Działa numer telefonu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Dobrze wyszkolona i wyposażona Ochotnicza Straż Pożarna przygotowana jest do przeprowadzenia dezynfekcji pojazdów i pomieszczeń. Służby miejskie funkcjonują bez zmian. Urząd Miasta pracuje bez przerwy, choć na zmienionych ze względów na bezpieczeństwo zasadach. Wielkie wyzwanie staje przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Nasi nauczyciele wdrażają nauczanie zdalne. Zgłosili się już pierwsi wolontariusze, by wspierać osoby starsze i niepełnosprawne. Centrum Barka szyje już jednorazowe maseczki. Pomagać chcą też harcerze. To czas, by dbać o siebie nawzajem, by być troskliwą córką, mężem czy sąsiadem. Wspólnie wyjdziemy z tej próby silniejsi. Dziękuję bardzo.